Ciągle jesteśmy w 13 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza i słyszymy przypowieści o skarbie i perle. Kto jest skarbem? To Bóg. I w przypowieści Jezus nas zaprasza, żebyśmy szukali skarbu. My jako ludzie potrzebujemy miłości, która będzie większa niż nasza. Potrzebujemy absolutnego dobra, piękna. I Bóg to ma w sobie. Jezus prosi, żebyśmy wyszli na poszukiwanie skarbu. Ale potem Jezus dodaje przypowieść o perle. I to jest ciekawe, że to nie Bóg jest perłą, tylko Bóg jest kupcem, który poszukuje perły. I to my jesteśmy perłami. To jest ciekawe, że mało zwracamy na to uwagę, ale że to nie Królestwo Boże jest perłą, tylko Król nas szuka i chce nas znaleźć. Jak znajduje, to się nami cieszy. Mamy więc dwa szukania ze strony nas ludzi i ze strony Boga. Jeżeli się wzajemnie szukamy, to Jezus mówi, szukajcie, a znajdziecie. Bóg zawsze nas szuka. Zawsze chce odkryć w nas najpiękniejszą perłę. Nawet jeżeli jesteśmy słabi, krusi, ranni, to nasze rany mogą się zamienić w perły, ponieważ jak spotykamy Boga, to się dzieje. Więc dzisiaj Jezus nas prosi, żebyśmy najpierw my wyszli na spotkanie, szukali skarbu, a po drugie, żebyśmy dali się znaleźć, bo Bóg w nas widzi perły i chce nas też znaleźć, żeby się nami ucieszyć.